Widzimy się wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia. No i nie chciałbym się, wiesz. Proszę. Czego nie ma tu nikt, my mamy to coś, czego nie ma tu nikt. My mamy to coś, czego nie ma tu nikt. A my mamy to coś, czego nie ma tu nikt. Czego nie ma tu nikt, czego nie ma tu nikt. Siema, jestem Marek, jest ze mną mój brat Robert. Siema, jestem Robert. Tak jak obiecałem, postaramy się wychować mojego brata. W ostatnim filmie mogliście już zauważyć, że mój brat niestety trochę dziwnie się zachowuje. Jego opiekunowie popełnili gdzieś błąd. Dlatego w tym miejscu chciałbym stworzyć taki film. Zatem jesteś gotowy? No nie wiem co mam robić, ale... No chciałbym przede wszystkim, abyś pogodził się z olejnikiem. To będzie pierwszy krok do jakiegokolwiek przełamania się. Rozumiesz? Także podajcie sobie może rękę na zgodę. Wiedziałem, że to zrobię. Ale to jest Janusz, to zasz na niego. Kim on jest? Janusz. Dlaczego tak mówisz? Zasz na jego skarpetki. Ale zamierzasz się pogodzić z olejnikiem, czy nie? W moim trupie. Wiesz, że to jest pierwszy krok do twojej przemiany? Wiem, już wolę tego pieska słodziutkiego z tego czegoś. No cóż, w każdym razie ja mógłbym wam jeszcze z mojej strony zaproponować bardzo często stosowaną technikę na YouTubie. Tworzą YouTuberzy takie słodziutkie filmiki, właśnie przepinają się kajdankami na 24 godziny. Tak, na 24 godziny i właśnie chciałbym wam zaproponować to samo. Co wy na to? No, ale ja nie wiem, czy on tak wali, on wali gorzej od świni. Robert. Ale zacznij gry! No, olejnik nawet nie reaguje na to, co ty mówisz. Olejnik się zachowuje normalnie. Zacznij gry! A ja chcę zaproponować, żebyście pogodzili się, przypnijcie się kajdankami, miło spędzicie dzień. Ale on jest upośledzonym dzieciakiem. Robert, ciebie trzeba wychować, bo ty jesteś patologią jedną wielką. Przypnijcie się kajdankami, zobacz, olejnik da się, tak? No, tylko czekaj, kurtkę założę. A, okej, kurtkę założę. Ty też się dasz? Nie. Weź jeszcze kurtkę Roberta, jak możesz. A co ty tu masz? Bez jaj, Marek, nie. Co, ty nie, oddaj to. Oddaj to. Oddaj. Nie dał ci. Oddaj. Zabrał. Co ty jeszcze masz w tych kieszeniach? Nic. No pokazuj mi kieszenie. Czemu on ma fajki w ogóle? Skąd ty wziąłeś fajki? Palisz? Robert, ty palisz? Nie palę. Jak to nie palisz? To po co ci? No znalazłem się w mojej kurzce. Znaczy bluzkę. I to jest dla ciebie takie śmieszne? Pokaż tej kieszeni. No pokaż. Zapalniczka. I gaz. Co masz? Pokaż co masz jeszcze. No pokaż co masz. Nic już nie masz. Już nic nie ma. Co za dzieciak? Zakładaj tą kurtkę. Dobra, Marek, weź nie kminij przy nim, bo jak masz się uczyć demoralizować, jak czyniesz? Nie wytrzymuję. Mam nadzieję, że uda się jakoś go wychować. No ja mam kilka planów na dzisiaj, żeby po prostu ich tutaj pogodzić. Zapniesz się z olejnikiem? Nie. No dawaj, no. No dawaj, Robert, przypnij się. Zobaczysz, będzie dobrze. To jest... Ej, nie pokazuj tak. Olejnika, co ty tutaj masz w ogóle? Jakiś gej ci to zrobił? Nie, moja dziewczyna. Masz dziewczynę? A twoja dziewczyna się nazywa jak? Marian? Robert, słuchaj, przypnij się. Nie, nie, nie! Przypnij się z tym. Przestań. No pokazuję ludziom, co robisz. No Robert, to jest pierwszy krok do twojej przemiany. Chcesz być lepszym człowiekiem? Nie chcesz być już patologią? Naprawdę, pogodzisz się z olejnikiem, zobaczysz. Jak coś będzie ci przeszkadzało, to mów. To dawaj, przypniemy się, tak? Ale ty masz tu z tą rękę. Ma, ty z czego się chichrasz, łomie? Dobra, super. Nie reaguj. W takim razie zaraz sobie wyjdziemy, ale jeszcze tutaj w tym domu. No nie ciągnij mnie! Spokojnie. Kim ty koparką jesteś, że mnie ciągniesz? Będzie ciężko. I jeszcze. Jeszcze w tym domu jest jedna osoba, z którą chciałbym porozmawiać na chwilę. Chodź, załatwisz. Także ja pójdę. Dzisiaj będziesz innym człowiekiem. Pewnie jesteś. Także jest z nami tutaj opiekun prawny Roberta w tym momencie. Proszę tutaj sobie usiąść, bo bym miał kilka pytań odnośnie tego, w jaki sposób chcemy zmienić Roberta na lepsze, bo nie ukrywajmy, że teraz jest trochę patologicznym dzieckiem według opinii chociażby internautów, którzy obejrzeli poprzedni film. Zatem gdzie popełniłeś błąd w jego wychowaniu? Nigdzie. Jak nigdzie? Nigdzie, jest super dziecko. Dziecko przed chwilą co robiło? Pokazywało się grube palec na naszemu koledze. Czy to jest normalne? Wiesz, jak on wychodzi na podwórko, to ja nie wiem, co on robi. A czym on się w domu jest bardzo grzeczny. A co on w domu robi? Uczy się. Uczy się, czego się uczy? Do szkoły chodzi. Do szkoły chodzi. Lekcje brane. Chodzisz do szkoły? Nie. No i kogo próbujesz oszukać? No ja go zawsze. Dziecko nawet nie chodzi do szkoły. No jak ty chodzi? Chodzi do szkoły. No a zapewne. No i zapewne. A co dalej z szkoły, to nie wiem. No ja chcę tutaj dziecko wychować na porządnego obywatela, ale muszę też mieć trochę informacji. Zostaw! Masz się mnie słuchać. Rozwyczony dzieciak, ewidentnie. Ja gwarantuję to, że dziecko wyjdzie od nas odmienione. Ja jestem jego bratem i ja chcę, aby on godnie reprezentował mnie, tak?
zgadza się ze mną, że on jest patologicznym dzieckiem. Niewychowany. Oglądałeś poprzedni film? Nie. Zero zainteresowania. No to co ty tutaj robisz, człowieku? No bo chciałeś, żebym przyszedł. Głaska jeszcze psa mojego. Dziwna sytuacja bardzo. No dobra, to opiekuj się nim. No będziemy musieli się jakoś nim zaopiekować. Masz. Ale... I ty uważasz, że on jest dobrze wychowany? Na razie. Fajki mu dajesz, gościu. I moim bratem się zajmujesz. Także jedziemy teraz w pierwsze miejsce, aby zacząć wielką przemianę mojego brata. Oni nadal są tutaj spięci kajdankami. Jak się czujesz, Olejnik? Wyzywał cię jeszcze? Nie wiem, nie reaguję na to po prostu. A ty, Robert, zmienisz się czy nie? No, nie wyzywałam go jak wsiadaliśmy. Wcześniej go wyzywał. Rzeczywiście nie wyzywał go jak wsiadali do samochodu akurat w tym jednym momencie. Ale weź mi to zapnij! Dobra, nieważne. Jesteśmy na miejscu. Już? No to lecimy. Olejnik, Robert, ochroniarz, kamerzysta, wysiadajcie. Włącz silnik. W sumie to dobre te twoje fajki. Wiesz jakie pali, co młody? Kto ci to kupuje? O co chodzi? Nic, mówię, że dobre te fajki. A, ty mu je zebrałeś? No, no dobra, tak, to no. Sobie pal. Masz 18 lat? Masz? Nie. To oddaj. Nie, no mam. Wyłącz silnik i idziemy. Także jesteśmy na miejscu. Powiem tak, znam już wiele przypadków, kiedy to kościół nawrócił zgubionego człowieka. No i stwierdziłem, że warto spróbować. Może... Pod kościołem pokazuje takie rzeczy. Dobra, spokojnie. Może pójdzie do tego kościoła, tam na jakimś kazaniu mu coś przemówią. Nie wiem, mam nadzieję, że po prostu się uda. Jak nie, no to pójdziemy do egzorcysty w tym samym kościele. Mam nadzieję w każdym razie. No to co, chodzimy. Tak? No ale dobra, to może niech się rozepną, trochę szacunku, no do kościoła wchodzą, tak? Oczywiście, rozpinamy. I tak myślę, że im nic nie pomoże. Tylko Robert grzecznie, tak? Kiedy? Weź w kościele chociaż się zachowuj młody, no bez kitary. No, musisz się zachowywać w kościele. Nie, ale nie, słyszysz, serio, zachowuj się w kościele, okej? Okay? Bo wstyd, bez kitu. Chcesz być lepszym człowiekiem? To idziemy. Pan z nami, niech was błogosławi, że czyni w świecie. Idźmy w pokoju Chrystusa. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości zasadzką swego... Marek, ja już nie chcę tego filmu dalej nagrywać. Słyszysz? Ja już nie chcę tego dalej filmu nagrywać. To było jakieś chore. Co się stało? W ogóle w kościele trzeba się zachowywać, to jest jakiś dramat. Nie? A co się stało? No przed całą szefa Kesy pokazywał. No nie, tylko na początku pokazywał, ale nauczyło cię to coś, Robert? Marek, ja nie chcę w tym uczestniczyć, nie? Bo potem będą... Ale no człowieku, nie chcesz pomóc dziecku. Jak pomóc dziecku? No ja chcę mu za wszelką cenę pomóc, to jest mój brat. Ale dlaczego tak się zachowujesz, młody? Olejnik się tak śmierdzi. Byłam pierwszy raz w ogóle na mszy świętej, także... Dobra, masz, Marek, ja nie chcę w tym filmie uczestniczyć, nie wiem, ale nie trzymaj kamerę, ja się od tego wypisuję, nie? Dobra. Siema. Dobra. Co teraz, Marek? Nie wiem, jakoś sami sobie damy radę. Robert, przygotowałem dla ciebie jeszcze kilka innych rzeczy, okej? Okay? Ja zamierzam, żebyś godnie reprezentował moje nazwisko, bo mamy to samo nazwisko, tak? To nie może być patologią, rozumiesz to? Już się odpinamy kajdankami i proszę zrób to dla mnie, zmień się. Ja cię zmienię, zrobię wszystko, żeby się zmienić. Chodź, idziemy. Postanowiliśmy, że pobawimy się teraz z Robertem na placu zabaw. Mam nadzieję, że to coś zmieni. Robert, jest plac zabaw, są kulki dla dzieci. Ty masz 10 lat to akurat, a nie jakieś papierosy. Robert, no. Z Olejnikiem się nie pobawisz? Nie. A czemu nie chcesz tutaj iść? I czemu nie chcesz z Olejnikiem się bawić? Co? To. No to jest plac zabaw, specjalnie dla ciebie tutaj przyszliśmy. Wejdziesz? Nie. No dawaj, czemu nie chcesz? Małe dzieci się bawią, Robert. No właśnie. Wiesz, przykład małych dzieci, to musi się zmienić. Dobra, Robert, chodź. Nie. No idź. No gościu, no. Musisz się zacząć bawić. Normalnie. Gdzie on jest? No nie wiem właśnie. Myślisz, że on jest w stanie się zmienić? Myślę, że chyba nie. Zobacz, inne dzieci normalnie się bawią, a on co robi? Ucieka od nas. Wracaj tutaj. Cóż, chyba nic z tego. Nie, gdzie indziej pójdziemy. O, wróciłeś. No dlaczego ty, Robert, nie chcesz się normalnie bawić? Co masz na inne dzieci? No bo ty śmierdzisz na dziolejnikiem. Jak mną? Poza tym kupi dzieci się tu bawią. To co, chcesz iść? No. A chcesz iść coś zjeść? Zależy co. No na pewno nie będziemy pić alkoholu, ani nic z tych rzeczy. Wiem, tego akurat nie próbowałem jeszcze. To chodź, Olejnik, idziemy stąd. To Olejnik, bo tam jest McDonald's. No. Pójdziesz tam, bo tam dzieci często jedzą. No spoko. Robert, zjesz coś, nie? No, mogę zjeść. Także Olejnik, masz stówę? Lecz coś kupić. Hamburgera. Hamburgera masz mu kupić, słyszysz? Dobra. To idź. Olejnik idzie, słyszysz? Będzie miał dla ciebie tego hamburgera. Masz hamburgera? Nie pan do tego jadł. Czemu? Nie. Czyś tam chciałeś? Nie. Masz.
Czemu ty to rzuciłeś? Ja tego nie wiem. No kurde, jaki wstyd. Dobra, weź to olejnik pozbieraj i idziemy stąd. Co ty odpaliłeś? Wstyd, Robert, robisz. Idziemy stąd. Wiesz ty co, Robert, skandalicznie się zachowujesz, naprawdę. Miałeś być normalny. On ci kupił hamburgera, a ty co? Rzuciłeś w niego? Brałem już nugget, nie. Wstyd, wstyd. Dobra, weź to i posprzątaj i lecimy. No dobra. Nie wiem, może kamerzysta nam jakoś pomoże, bo on... Halo? Czy słuchajmy sobie, nie radzimy z tym gówniarzem. Słyszysz? No pomożesz nam, wróć tutaj. No kurde, proszę, no proszę pomóż. Proszę, serio. Ale co robi? No wziął hamburgera na przykład i rzucił w olejnika. Ale... Zobaczysz, że da się go zmienić, ale pomóż, proszę, bo ty jesteś family friendly. Dobra, idziemy tam? No dobra, ale to jest przegięte. No masakra, no nie wiem, wytargasz, żeby zauważyć. Zobaczysz, no, zobaczysz, będzie dobrze. Podjedź tutaj, gdzie zostawiłeś nas. Cześć. Co, macie jakieś pomysły? Jak go ogarnąć? Wody za ucho i do samochodu. Dobra. Kamerzysta, otwórz. Tak drastycznie? Powiem ci, że masakra z tym panie. Dałem mu hamburgera. Olejnik mu kupił specjalnie hamburgera i rzucił po. Ja już wiedziałem, jak się zachowywał w kościele, dlatego my z kamerzystą pojechaliśmy, bo to był dramat. Ale dobra, zaraz coś zaradzimy, zaraz go nauczymy kultury. To olejnik ty też go nauczysz, bo ty się znasz na tym. Ty wiele rękę ludzi do zmieniłeś. No ty wiele ludzi zmieniłeś. Ta ręka leci. Dokładnie. Także po dzisiejszym dniu uważam, że Robert zrobił naprawdę ogromne postępy. Ostatnie wyzwisko w stronę olejnika usłyszałem około godziny temu. Podczas powrotu do domu było naprawdę spokojnie. Ja jestem z Roberta zadowolony, ale to jeszcze nie koniec. Robert wymaga jeszcze dalszej resocjalizacji i w następnym odcinku pałeczkę przejmie ochroniarz, który będzie wychowywał Roberta w warunkach spartańskich. A do ciebie pytanie, Robert, czy jesteś zadowolony z siebie po dzisiejszym dniu? No tak średnio. Tak średnio. No dlatego... ciąg dalszy nastąpi po prostu. Zobaczcie moje poprzednie filmy oraz nie zapomnijcie o subskrypcji. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia. Lejnik chciał bić, wiesz?